Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 281. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 9, werset od 12 do 21. Psalm śpiewajcie Panu, co mieszka na Syjonie. Pośród narodów głoście Jego dzieła. Bo mściciel krwi pamięta o ubogich, pamięta, a nie zapomina ich wołania. Zmiłuj się nade mną, panie. Spójrz, jak mnie poniżają ci, którzy mnie nienawidzą. Ty, co mnie wyprowadzasz z bram śmierci, bym głosił całą twą chwałę w bramach córy syjońskiej i weselił się twoją pomocą. Poganie wpadli w jamę, którą wykopali, noga ich uwięzła w sidle przez nich zastawionym. Pan się objawił, sąd przeprowadził, w dzieła rąk swoich uwikła się występny. Niechaj występni odejdą precz do Szeolu. Wszystkie narody, co zapomniały o Bogu. Bo ubogi nie pójdzie w zapomnienie na stałe, ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie. Powstań, o panie, by człowiek nie triumfował, osądź narody przed twoim obliczem. Przejmij ich, panie, bojaźnią. Niech wiedzą poganie, że są tylko ludźmi. Za chwilę przeczytamy fragment Księgi Ezechiela, obejmujący rozdziały od ósmego do dziesiątego. W tym fragmencie prorok Ezechiel przedstawia wizje ukazujące moralny upadek Izraela, szczególnie skupiając się na bałwochwalstwie i niegodziwych praktykach w świątyni. Autor opisuje Boży sąd nad narodem. Oraz odejście Jego chwały z Jerozolimy, co podkreśla pilną potrzebę duchowej odnowy i powrotu na prawą drogę. Kiedy roku szóstego, piątego dnia szóstego miesiąca przebywałem w moim domu, a starsi Judy siedzieli przede mną, spoczęła tam na mnie ręka Pana Boga. Patrzyłem, a oto była tam istota podobna do postaci człowieka. W dół od tego, co wyglądało na jego biodra, był ogień, i w górę od tego, co wyglądało na biodra, było coś, co przypominało połysk stopu złota ze srebrem. Wyciągnął coś w rodzaju ręki i uchwycił mnie za włosy na głowie, a duch podniósł mnie w górę między ziemię a niebo, i w boskich widzeniach zaprowadził do Jerozolimy, do przedsionka bramy wewnętrznej położonej po stronie północnej, tam, gdzie znajdował się Bożek Zazdrości, pobudzający do zazdrości. Oto tam była chwała Boga Izraela, taka sama, jaką widziałem na równinie. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, podnieś teraz oczy ku północy. I podniosłem oczy w kierunku północnym, a oto na północ od bramy ołtarza znajdował się u wejścia ów Bożek Zazdrości. I rzekł Pan do mnie: Synu człowieczy, czy widzisz, co oni czynią? Okropne obrzydliwości, którym się tu oddają pokolenia izraelskie, aby mnie zmusić do oddalenia się z mojej świątyni. Ale gdy się lepiej przypatrzysz, zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości. Zaprowadził mnie potem do wejścia na dziedziniec i popatrzyłem, a oto był tam otwór w murze. On rzekł do mnie: Synu człowieczy, przebij ten mur. I przebiłem mur, a oto było tam przejście. A on rzekł do mnie: Wejdź i przyjrzyj się tym ohydnym czynom, którym się oni tu oddają. Wszedłem i patrzyłem, a oto były tam wszelkiego rodzaju postacie tego, co pełza po ziemi, i bydląd, ohydnych istot, i wszystkie bożki domu Izraela, wyrysowane wszędzie na ścianie dokoła. Siedemdziesięciu mężów spośród starszyzny izraelskiej stało przed nimi. A wśród nich stał Jaazaniasz, syn Szafana. W ręku każdego była kadzielnica, a woń unosiła się z obłoków kadzidła. I rzekł Pan do mnie: Czy widzisz, synu człowieczy, czemu się oddaje w ukryciu każdy ze starszyzny domu Izraela w tajemnej komnacie? Mówią oni bowiem: Pan nas nie widzi. Pan opuścił ten kraj. I rzekł do mnie, zobaczysz jeszcze gorsze obrzydliwości popełniane przez nich. Następnie zaprowadził mnie do przedsionka bramy świątyni pańskiej, mieszczącej się po stronie północnej. A oto siedziały tam kobiety i opłakiwały tam muza. I rzekł do mnie, czy widzisz, synu człowieczy? Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości od tych. Zaprowadził mnie także na wewnętrzny dziedziniec świątyni pańskiej i oto u wejścia do świątyni pańskiej, pomiędzy przedsionkiem a ołtarzem, znajdowało się około dwudziestu pięciu mężów, obróconych tyłem do świątyni pańskiej, z twarzami skierowanymi ku wschodowi. Zwróceni na wschód oddawali pokłon słońcu. I rzekł do mnie Czy widzisz to, synu człowieczy? Czyż nie dosyć domowi judy dokonywania tych obrzydliwości, które tu popełniają? Napełniają kraj ten przemocą i stale mnie obrażają. I oto wciąż podnoszą gałązkę do nosa. Również i ja będę postępował z nimi z zapalczywością. Oko moje nie okaże litości i nie będę oszczędzał. A będą wołać do moich uszu donośnym głosem, lecz ja ich nie wysłucham potem donośnie także ja słyszałem wołał on zbliżcie się straże miasta każdy z niszczycielską bronią w ręku i oto przybyło sześciu mężów drogą od górnej bramy położonej po stronie północy każdy z własną niszczycielską bronią w ręku wśród nich znajdował się pewien mąż odziany w lnianą szatę z kałamarzem pisarskim u boku weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu a chwała Boga Izraela uniosła się z cherubów, na których się znajdowała, do progu świątyni. Następnie, zawoławszy męża odzianego w szatelnianą, który miał kałamasz u boku, pan rzekł do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy, i nakreśl ten znak Taw na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi. Do innych zaś rzekł, tak iż słyszałem. Idźcie za Nim po mieście i zabijajcie. Niech oczy wasze nie znają współczucia ni litości. Starców, młodzieńców, panny, niemowlęta i kobiety wybijcie do szczętu. Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak. Zacznijcie od mojej świątyni. I tak zaczęli od owych starców, którzy stali przed świątynią. Następnie rzekł do nich: Zbezczeście również świątynię, dziedzińce, napełnijcie trupami. Wyszli oni i zabijali w mieście. A podczas gdy oni zabijali, ja pozostałem sam, upadłem na twarz i tak wołałem: Ach, Panie Boże, czy chcesz wyniszczyć całą resztę Izraela, dając upust swemu gniewowi przeciw Jerozolimie? Rzekł do mnie. Nieprawość pokolenia Izraela i Judy jest wielka, niezmierna. Kraj jest pełen krwi, a miasto pełne przewrotności. Mówią bowiem: Pan opuścił ten kraj, Pan nie widzi. A więc także i moje oko nie okaże litości ani współczucia. Odpowiedzialność za ich postępowanie składam na ich głowy. I oto ów mąż odziany w lnianą szatę z kałamarzem pisarskim u boku oznajmił: Uczyniłem jak mi rozkazałeś. I patrzyłem, a oto nad sklepieniem rozpościerającym się nad głowami cherubów było coś jakby szafir z wyglądu podobne do tronu. Potem on rzekł tak do owego męża odzianego w lnianą szatę: Wejdź pomiędzy koła pod cherubami. A napełniwszy dłonie żarzącym się węglem z miejsca między cherubami, rozrzuć go po mieście. I wszedł tam na moich oczach. A cheruby stały po prawej stronie świątyni, gdy ów mąż tam wchodził, obłok zaś napełnił dziedziniec wewnętrzny. Następnie chwała pańska podniosła się z nad cheruba w kierunku progu świątyni, świątynia zaś napełniła się obłokiem. A dziedziniec był pełen blasku chwały pańskiej. Rozległ się szum skrzydeł cherubów, aż na dziedzińcu zewnętrznym, podobny do głosu Boga wszechmogącego, gdy przemawia. A gdy owemu mężowi, odzianemu w lnianą szatę, dał taki rozkaz: Weź ognia z pomiędzy kół, z pomiędzy cherubów. On tam poszedł i stanął obok koła. Wówczas jeden z cherubów wyciągnął rękę w kierunku ognia znajdującego się pomiędzy cherubami, a wziąwszy go, położył na dłonie człowieka ubranego w lnianą szatę. Ten wziął go i wyszedł. Pod skrzydłami zaś cherubów pojawiło się coś na kształt ręki ludzkiej. I patrzyłem, a oto przy boku cherubów znajdowały się cztery koła, po jednym kole obok każdego cheruba, a koła te z wyglądu miały połysk jakby złocistego topazu. Wyglądały zaś tak, jakby wszystkie cztery miały ten sam kształt, jakby jedno koło znajdowało się w drugim. A gdy się posuwały, posuwały się w czterech swoich kierunkach, nie odwracały się, gdy się posuwały, ale posuwały się w tym kierunku, dokąd prowadziła je głowa, posuwały się za nią i nie odwracały się, gdy się posuwały. Ich całe ciało plecy, ręce, skrzydła i koła u wszystkich czterech było wypełnione do koła oczami. Słyszałem, że kołom została nadana nazwa Galgal. Każda istota miała po cztery oblicza: pierwsze było obliczem wołu, drugie obliczem człowieka, trzecie obliczem lwa, a czwarte obliczem orła. A cheruby się podniosły. Była to ta sama istota żyjąca, którą widziałem nad rzeką kebar. Gdy cheruby szły, poruszały się także u ich boku koła, a gdy cheruby podnosiły swe skrzydła, aby się unieść z ziemi, koła nie odrywały się od ich boku. A gdy cheruby się zatrzymywały, także one się zatrzymywały, a gdy się podnosiły, to podnosiły się także i one razem z nimi. Ponieważ był w nich duch istot żyjących. A chwała pańska odeszła od progu świątyni i zatrzymała się nad cherubami. Cheruby rozwinęły skrzydła i, uchodząc, uniosły się z ziemi na moich oczach, a koła z nimi. Zatrzymały się w wejściu do wschodniej bramy świątyni pańskiej, a chwała Boga Izraela spoczywała nad nimi u góry. Była to ta sama istota żyjąca, którą oglądałem pod Bogiem Izraela nad rzeką kebar i poznałem, że były to cheruby. Każdy miał po cztery oblicza i cztery skrzydła, a pod skrzydłami coś w rodzaju rąk ludzkich. Wygląd ich twarzy był podobny do tych samych twarzy, które widziałem nad rzeką kebar. Każdy poruszał się prosto przed siebie. Jezus ostrzega przed podążaniem za nim dla własnych korzyści i wskazuje na konieczność wierności w obliczu prześladowań. Rozmawia także z uczniami o wartości duszy w porównaniu do ciała oraz potrzebie oddania wszystkiego dla jego imienia. Fragment ten zachęca do głębszego zaangażowania i ofiarności wierze. Przeczytajmy Ewangelię według Świętego Marka, od rozdziału 8, wersetu 38 do rozdziału 9, wersetu 13. Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi. Mówił im także: Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn, umiłowany. Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim syn człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. I pytali go: Czemu uczeni w piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz? A on im rzekł: Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko naprawi, ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma on wiele cierpieć i być wzgardzony. Otóż mówię Wam, Eliasz już przyszedł i postąpili z nim tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrok. Do usłyszenia!